drodzy, tak licznie zgromadzeni, dziękuję, że odpowiedzieliście na to zaproszenie swoją obecnością i że tu jesteście razem ze mną i razem z nami. Dziękuję za obecność szczególnie panu posłowi, gospodarzowi tego miejsca, który tyle razy pozwalał na to, przyczyniał się do tego i wspomagał mnie w organizacjach wielu turniejów dla naszych ministrantów i lektorów i nie tylko dla naszych. Ślicznie dziękuję naszemu zacnemu gościowi, panu marszałkowi, że jest zawsze przy nas, przy naszej parafii, przy naszej wiosce i również wszelkie inicjatywy tak chętnie wspiera. Pięknie dziękuję drużynie Golbaluchsów Jązownica, wszystkim zawodnikom, i młodszym, i starszym. Dziękuję panu trenerowi, dziękuję za te wspólne spotkania, czy to na hali, czy na stadionie. Mogło ich być więcej, było tyle, ile było i za to chciałem podziękować. Dobre i to. Dziękuję wreszcie panu prezesowi, mojemu rówieśnikowi Ernestowi Kasi. Dziękuję dzieciom, młodzieży i wam wszystkim. I chciałbym powiedzieć do zobaczenia wkrótce. A jak wyjdzie z tym wkrótce, zobaczymy, ale to miejsce i ten stadion i ta parafia są mi bardzo drogie i naprawdę wpisują się już na zawsze w moje życie i w moje serce. Zapraszam do Chyżnego, oczywiście nie wszystkich naraz. I życzę, wszystkim życzę przy tej pięknej, zamówionej specjalnie na dzisiejszą okoliczność pogodzie, życzę zabawy do białego rana, a gdyby ktoś miał jutro problemy w pracy, proszę powołać się na mnie. Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ślicznie wszystkim za wszystko dziękuję. Tak. My będziemy jeszcze tutaj razem wspólnie posłuchamy, bo na pewno zespół śpiewaczy z Wiązownicy, który już